Rada Miejska podjęła uchwałę rekomendującą naszego kandydata na prezydenta miasta Bydgoszczy. Także dziś już oficjalnie możemy powiedzieć, iż kandydatem SLD na urząd prezydenta Bydgoszczy w roku 2010 będzie radny sejmiku kolega Jan Szubicki. Kilka słów o programie wyborczym. Mamy już gotowe tezy do programu. Cały czas wpływają do nas ankiety dotyczące konsultacji programowej. Również Państwu przekazywaliśmy kilka miesięcy temu do wglądu. Mogę dzisiaj już zapewnić, że nie będziemy przy obecnym zadłużeniu miasta, sytuacji, kondycji finansowej miasta, wiemy jaki się znajduje, nie będziemy w tej kampanii obiecywać żadnych rzeczy nierealnych, takich, które później nie będą mogły być spełnione. Nie będziemy ciągle też zapewniać o tym, iż budowa parku jest coraz bliżej, że kolejne umowy są podpisywane, że kolejny bank już chce współpracować, że za chwileczkę rozpoczynamy budowę. Nie będziemy też informować, że kino w Fordonie jest już tuż, za chwileczkę powstanie. Bo z takich obiecanych wychodzi to, co możemy dzisiaj zobaczyć. Możemy wrócić do wywiadów z obecnym prezydentem Konstantym Dorowiczem z roku 2006 i mamy jasną odpowiedź, jak wiele można w kampanii wyborczej mieszkańcom obiecać. Chciałbym również jednoznacznie powiedzieć, iż kampania SLD będzie kampanią o Bydgoszczy. Oczywiście oceniać będziemy działania obecnego prezydenta, aczkolwiek chcemy postawić na rozmowę o Bydgoszczy, o mieszkańcach, tak aby nikt nie zapomniał, że to właśnie mieszkańcy, a nie politycy właśnie w tych wyborach samorządowych. Są to wybory, które są najbliżej ludzi, także mieszkańcy w tych wyborach są najważniejsi, zresztą w ogóle we wszystkim. Chcemy jednak pokazać, że inaczej można rządzić Bydgoszczą we współpracy z mieszkańcami, ale również z innymi partiami politycznymi można w Bydgoszczy współpracować. Haków na kandydatów szukać nie będziemy. Również prosimy o to, apelujemy, aby również inni kandydaci w Bydgoszczy skupili się na Bydgoszczy. Proszę Państwa, za mną 8 lat doświadczeń na funkcji wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Za mną wiele doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków europejskich, pisania regionalnego programu operacyjnego, prowadzenia szpitali, prowadzenia instytucji artystycznych, bo takie zadanie przez 8 lat w samorządzie województwa kujawsko-pomorskiego wykonywałem. Przede mną wyzwanie w postaci ubiegania się o funkcję na 4 lata pierwszego najdostojniejszego obywatela miasta Bydgoszczy, to znaczy prezydenta. Prezydenta, który z jednej strony rozwiązuje problemy mieszkańców, z drugiej strony prezydenta, który rozmawia z mieszkańcami, z trzeciej prezydenta, który działa na rzecz zbiorowości, o którą jest miasto Bydgoszcz, miasto, które ma swoją historię, ale przed miastem, przed którym stoją ogromne wyzwania. W zakresie programu, który Sojusz Lewicy Demokratycznej tworzy, zwróciliśmy się w sposób otwarty mieszkańców, aby pomogli nam najważniejsze zadania, które ma realizować samorząd, najważniejsze zadania, które ma realizować prezydent. Zwróciliśmy się do mieszkańców Bydgoszczy w takiej ankiecie do konsultacji programowych przed wyborami samorządowymi w 2010 roku. Tę ankietę ogłosiliśmy na stronie internetowej. Ta ankieta będzie pomocna z jednej strony Sojuszowi Lewicy, z drugiej strony mnie osobiście do tego, aby taki program zaproponować mieszkańcom Bydgoszczy, program realny, program taki, który oparty będzie z jednej strony o dotychczasowe doświadczenia, bo te dobre doświadczenia w urządzeniu Bydgoszczy chcemy kontynuować, chcemy pokazywać, ale będzie oparta również o to, co jeszcze można wykorzystać chociażby ze środków europejskich z lat 2007-2013, bo zarówno w skarbcu województwa kujawsko-pomorskiego, jak i my się w skarbcu naszej ojczyzny trochę tych środków do rozdania do 2013 roku pozostało. Chcemy, aby nasza kampania, moja kampania nie była kampanią konfrontacyjną. Chcemy, abyśmy poprzez realizację programu pokazywali to, co w Bydgoszczy zrealizowano w sposób wzorcowy, ale chcemy również pokazywać ewentualnie niedociągnięcia i poprzez to tworzenie takiej wizji rozwoju Bydgoszczy, z której będziemy zadowoleni zarówno ci, którzy będą autorami tego programu, jak i przede wszystkim to, o czym wszystkim najbardziej chodzi, żeby byli zadowoleni Bydgoszczami. Dziękuję bardzo.